pewnym niepokojem obserwuję te wszystkie zabiegi Władimira Putina. To gromadzenie wojsk wokół granic Ukrainy, straszenie Zachodu, stawianie ultimatum Europie, żeby wycofać wojska NATO z krajów Międzymorza. Piękne to wszystko, groźne bardzo, a jednocześnie trochę śmieszne. Czy Władimir Władimirowicz nie widzi, że jego największy i najbardziej niebezpieczny problem leży zupełnie gdzie indziej? W cieniu Azjaty. Chiny knują znów z Rosją, a świat problem męczy, kto z nich jest starszym bratem, a kto bratem większym. Kto szerszym poważaniem cieszy się na świecie, kto gra tam pierwsze skrzypce, kto tylko na flecie. I jeżeli nie dojdzie do globu zagłady, czyja będzie Syberia pod koniec dekady? Może Putin szabelką przed Zachodem machać. Lecz jak nie jest idiotą, sam musi mieć stracha. Historia się powtarza, choć niezbyt wesoła. Wielkie księstwo moskiewskie na pasku Mongoła.